Dzień dobry Państwu. Co to jest dydaktyka kognitywistyczna? Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw musimy zadać inne pytanie. Co to jest kognitywistyka? Definicji można znaleźć sporo, ale krótko mówiąc, kognitywistyka jest to nauka o umyśle człowieka. I jest to więcej niż nauki, które na kognitywistykę się składają, jak psychologia, która bada m.in. zachowania, temperamenty, charaktery, inteligencję człowieka, więcej niż pedagogika, która zajmuje się wychowaniem młodego albo dorosłego człowieka, więcej niż neurofizjologia, która bada prądy elektryczne przepływające w mózgu, więcej niż lingwistyka, która bada mowę człowieka jako przejaw jego myślenia. Jest to nauka ogólnie o umyśle człowieka. A dodajemy, że umysł człowieka jest znacznie, znacznie bardziej skomplikowany niż to, co widać na zewnątrz. Bardziej skomplikowany niż jego zewnętrzne przejawy. Jak koncepcja kognitywistyki zmienia dydaktykę? Zmienia dydaktykę w sposób zasadniczy. Nauczanie nie jest już transmisyjnym przekazem wiedzy, tak jak było to za czasów mówionych poematów Homera, a staje się przygodą poznawczą. Nauczamy w myśl dydaktyki kognitywistycznej w taki sposób, aby kontrolować, co z tego rozumie uczeń. Nauczamy bacznie uważając na to, co się dzieje w umyśle człowieka. Wybitny polski filozof Kazimierz Ajdukiewicz w XX wieku napisał tak. Musimy tak rozmawiać, aby odbiorca rozumiał, bo w przeciwnym razie staje się to mówieniem dziada do obrazu. Nauczanie w ten sposób staje się indywidualnym konstruowaniem wiedzy. Indywidualnym między uczniem a nauczycielem, indywidualnym konstruowaniem przez ucznia. Staje się indywidualnym konstruowaniem wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji życiowych w umyśle młodego człowieka. Mówię kompetencji życiowych, mając na myśli to wszystko, co w dorosłym życiu młodemu człowiekowi się przyda. Uczenie się zamienia się w przygodę badawczą młodego człowieka. Nauczyciel nie jest już przekazicielem wiedzy, a staje się pedagogiem. Słowo pedagog używamy w znaczeniu dawnym, w znaczeniu greckim, jako osobę, która szła z młodym człowiekiem od jednego nauczyciela do drugiego. Ktoś, kto wędrował i prowadził za rękę młodego człowieka do dorosłego życia. Nauczyciel spełnia rolę pedagoga, czyli tego, który kroczy razem z uczniem. Jak dydaktyka kognitywistyczna zmienia rolę nauczyciela? Nauczyciel w myśl dydaktyki kognitywistycznej musi wiedzieć sporo. Musi posiadać nie tylko wiedzę przedmiotową, jak na przykład w fizyce znać prawo Newtona. Musi posiadać wiedzę metodologiczną o przedmiocie, to znaczy musi wiedzieć, dlaczego prawa Newtona są w ten sposób sformułowane, a nie w inny. Ale też musi posiadać wiedzę o sposobach budowania w umyśle ucznia danego pojęcia, danego prawa, danego wyjaśnienia. Nauczyciel musi wiedzieć, jak doprowadzić ucznia do określonej wiedzy. Lee Shulman z Harvardu w 1987 roku nazwał to Pedagogical Knowledge Contents, znajomość zawartości pedagogicznej. Nauczyciel musi wiedzieć znacznie więcej niż uczeń. Musi wiedzieć znacznie więcej niż ma do przekazania uczniowi. My nazywamy to zasadą 9 do 1.
Nauczyciel musi wiedzieć o swoim przedmiocie 10 razy więcej, niż ma do przekazania uczniowi. Nauczyciel musi znać nie tylko poprawną odpowiedź na zadane przez siebie pytanie, ale musi również rozumieć, dlaczego uczeń daje taką, a nie inną błędną odpowiedź. Innymi słowy, nauczyciel musi umieć wyjaśnić poprawną odpowiedź, ale również wszystkie możliwe niepoprawne odpowiedzi. Żadna błędna odpowiedź ucznia nie jest błędną w sensie dydaktycznym. Jest dla procesu dydaktycznego jak najbardziej pożyteczna. W sensie dydaktyki kognitywistycznej żadna odpowiedź nie jest błędna ani nieużyteczna. Trochę żartując, mówię, że nie istnieją błędne odpowiedzi ucznia. Istnieją tylko źle zadane pytania. Czego więc mamy uczyć? Odpowiedź Organizacji do Spraw Rozwoju Ekonomicznego i Współpracy OECD jest prosta. Mamy uczyć tylko i wyłącznie czterech rzeczy. Po pierwsze, myślenia krytycznego, umiejętności zadawania pytań. Po drugie, rozumowania analitycznego, rozumowania krok po kroku, rozwiązywania problemów krok po kroku. Po trzecie, rozwiązywania problemów w ich całościowej złożoności, stawiania, formułowania i poszukiwania rozwiązania problemów od początku do końca. I czwarta kompetencja, czwarta, wspólna dla wszystkich przedmiotów, umiejętność pisemnej komunikacji, przekazywania zdobytej wiedzy z pokolenia na pokolenie. Od kolegi do kolegi, z jednej do drugiej dziedziny naukowej. Jeden z twórców kognitywistyki, Jeremy Bruner, ujął to tak w 1966 roku. Celem uczenia danego przedmiotu nie ma być produkowanie małych, chodzących encyklopedii, lecz doprowadzenie do tego, aby uczeń zaczął samodzielnie myśleć. Nie produkowanie małych, chodzących encyklopedii, ale tworzenie ludzi, którzy w dorosłym życiu poradzą sobie za pomocą myślenia. Polski dydaktyk Zbigniew Pietrasiński w latach 70. pisał tak: myślenie jest nie tylko warunkiem uczenia się, ale i jego najważniejszym wynikiem. Nie tylko warunkiem, ale i wynikiem. Jakie są cele tego rodzaju dydaktyki? Otóż cele tej dydaktyki są istotne. Te cele dydaktyki definiuje gałąź filozofii zwana aksjologią. W niektórych systemach edukacyjnych jest celem wytworzenie elit. Mogą być to elity wojskowe, polityczne, elity naukowe, ekonomiczne. Ktoś kiedyś powiedział, że we wszystkich systemach szkolnych kształcimy ucznia każdego tak, jakby miał być w dorosłym życiu profesorem i to każdego przedmiotu. W niektórych systemach edukacyjnych celem kształcenia jest wytworzenie elit. W innych systemach znanych w starszych pokoleniach było kształcenie klasy robotniczo-chłopskiej, było wspomaganie walki klas i tworzenie sojuszu klas z inteligencją pracującą. Żargon, który niczego nie mówi i który doprowadził do wielkich politycznych i społecznych nieszczęść. Karta Lizbońska Unii Europejskiej w 2003 roku definiuje cel kształcenia tak. Jest to społeczeństwo oparte na wiedzy. Jest to społeczeństwo, które może skutecznie konkurować w skomplikowanym współczesnym świecie. Wiedza ma być podstawą sukcesu cywilizacyjnego całego społeczeństwa. W XXI wieku tak wytycznych w Stanach Zjednoczonych jak w Europie pojawia się sformułowanie No student left behind. Żaden student nie pozostaje z tyłu. No student left behind. Żaden student nie może nie skończyć szkoły. Taką, jaką wybrał. Taka, jaka dla niego jest najodpowiedniejsza. No student left behind.
Nikt nie może zostać pozbawiony kompetencji do korzystania ze zdobyczy cywilizacji. Gdzie przez korzystanie ze zdobyczy cywilizacji mam na myśli zarówno dostęp do technologii, jak i do kultury. Jakie są zasady tej nowej kognitywistycznej dydaktyki? Żartując nieco, takie same jak dydaktyki tradycyjnej, ale zupełnie inne. Po pierwsze, aktywność ucznia zastępujemy samodzielnym konstruowaniem wiedzy w grupie szkolnej czy pozaszkolnej, konstruowaniem według zaplanowanego przez nauczyciela scenariusza. Nauczyciel planuje wcześniej, co ma do przekazania, planuje ścieżkę, po której ma prowadzić uczniów, a następnie daje wrażenie uczniom, że oni sami po tej ścieżce kroczą. Daje wrażenie, że to oni sami odkrywają tę ścieżkę. Uczniowie budują wiedzę sami w oparciu o posiadane przez siebie zasoby. Wiedzę, które mają w głowie, książki, które mają do dyspozycji i przede wszystkim internet. I przede wszystkim internet jako wiedza ogólnoludzka, wszechstronnie dostępna i na każdy temat w ułamku sekundy. Budują wiedzę w oparciu o własne zasoby. Nauczyciel natomiast ukierunkowuje ich kroczenie w kierunku zdobycia określonej kompetencji. W razie trudności nauczyciel nie mówi źle, dwuja, siadaj, ale tak ukierunkowuje pytania, nie odpowiedzi. Tak stawia nowe pytanie, inne pytanie, używa innych słów dla sformułowania tego samego zagadnienia, tak aby ułatwić uczniom dojście do właściwego wyniku, i aby sami uświadomili sobie, że popełniają błąd. Wymaga to oczywiście ogromnej wiedzy, a przede wszystkim doświadczenia pedagogicznego nauczyciela, a także zasobu eksperymentów, zasobu obiektów rzeczywistych, z których uczniowie mogą korzystać. Książek, internetu, a w przypadku fizyki, chemii, biologii i wielu innych przedmiotów również doświadczeń realnych, namacalnych. Te dwie główne zasady, czyli konstruowania wiedzy przez uczniów, ale pod ścisłą i rozumną kontrolą nauczyciela i korzystania z dostępnych, czyli realnych, namacalnych zasobów, eksponatów, doświadczeń, ale także książek i internetu, nazywamy po pierwsze hiperkonstruktywizmem, czyli wyjściem poza tradycyjny konstruktywizm społeczny, według którego wiedza jest konstruowana jako umowa społeczna. Prowadziłoby to do nierealizmu poznawczego. Każda grupa szkolna może dojść do innego zasobu wiedzy. Nie. Zasób wiedzy jest jeden i nauczyciel musi klasę doprowadzić ponad konstruktywizmem społecznym. A po drugie, neorealizm. Ze świata wirtualnego zjawisk w internecie, wracamy do rzeczywistości, wracamy do obiektów namacalnych. W każdym momencie nauczyciel musi wiedzieć, co pokazać tak, aby ukierunkować uczniów na właściwą ścieżkę poznawczą. Parafrazując słowa Einsteina, który mówił, że wszystko należy wyjaśnić tak prosto jak można, ale nie prościej, mówię, że wszystko, co można pokazać, należy pokazać, ale także należy pokazać to, czego pokazać nie można. Należy dotknąć, zilustrować, udostępnić uczniowi. Realizacje. Kilka przykładów realizacji. Warsztaty, w których uczniowie sami organizują sobie pomiar napięcia elektrycznego w bateryjkach, sami organizują, jeden protokołuje, jeden decyduje, a jeden mierzy. Wykłady interaktywne, w których dzieci w pełni są włączone do procesu poznawczego, a także wykłady z pokazami, w których nigdy nie brakuje niespodzianek i nigdy nie brakuje mnóstwa zabawy. Po co to wszystko? Prowadzić ma to do. Po pierwsze, prowadzić ma to do kształcenia przyszłych dorosłych, którzy w samodzielnym życiu osiągną sukces cywilizacyjny, gdzie przez cywilizacyjny rozumiemy nie tylko ekonomiczny, ale i kulturowy. Nie tylko zasoby finansowe, ale przede wszystkim umiejętność uczestniczenia w wysoko rozwiniętej kulturze ludzkości. Jak pisze jeden z czołowych humanistów z schyłku XX wieku, Edgar Morin,
Celem jest zmiana nie tylko systemu edukacji, ale zmiana systemu myślenia. Nie głowa dobrze wypełniona, tak jak to żartował Karl Popper, głowa jako wiadro, do której nalewa się wiedzy przez uszy, oczy i nos, ale głowa dobrze zrobiona. Dobrze zrobione puste półki, na których dorosły człowiek, młody człowiek, sam sobie te półki wiedzą potrzebną mu wypełni. Tête bien faite. Głowa dobrze zrobiona. A przede wszystkim musi odbywać się to z zachowaniem aksjologii. Takiej aksjologii, jaką w Europie współczesnej przyjęliśmy. Konstytucja Europejska, Traktat Unii Europejskiej z 2010 roku mówi tak. Zachowaniem dziedzictwa kulturowego, religijnego i humanistycznego Europy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Więcej materiałów można znaleźć na stronie dydaktyki fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod zakładką Cogito, czyli myślę. Dziękuję bardzo.